Dzień dobry Państwu, Tomasz Jankowski wbrew cenzurze i witam serdecznie na kolejnym raporcie z frontów. Raporcie z frontów, który jak zwykle jest skonstruowany w taki sposób, że mamy temat główny, odbędzie w drugiej części, ale mamy też dla Państwa przegląd wydarzeń i dzisiaj będzie także niespodzianka w postaci pewnego zaproszenia, ale to dopiero na koniec. Chciałbym... Trzeba obejrzeć cały program. Tak, trzeba obejrzeć cały program, wytrzymajcie Państwo. Wraz ze mną oczywiście Krystian Hacy. Dzień Tomaszu, witam naszych widzów. I ja zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału, a także polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Jesteśmy na X-ie, jesteśmy na Telegramie, jesteśmy na Facebooku, ale też jesteśmy na TikToku i wszędzie tam serdecznie Państwa zapraszamy. Zaczynamy od przeglądu wydarzeń, przeglądu publikacji, które miały miejsce w zeszłym tygodniu i które nie zostały w Polsce odnotowane. Pierwsza z tych publikacji, Państwo pewnie pamiętacie te wszystkie prognozy mówiące o tym, jak to rosyjski sektor zbrojeniowy nie wytrzyma sankcji, jak to Rosja zostanie cofnięta do XVIII wieku. To co oni zrobią bez części z Zachodu? Co oni zrobią bez części z Zachodu, tak? Co zrobią bez możliwości zakupu, co też jest oczywiście polemiczne, czy tych możliwości zakupu nie ma, ale to jeszcze trochę inny temat. O tym też wspominaliśmy. Tak. Ale publikacja, proszę Państwa, The Telegraph, no, czyli absolutnie źródła raczej niesprzyjającego Moskwie, mówi o bardzo ciekawych liczbach odnośnie tego, jak rosyjski sektor zbrojeniowy od lutego 2022 roku sobie radzi. Tutaj, Szanowni Państwo, moglibyśmy przytoczyć konkretne liczby, które także przytacza The Telegraph, ale także inne media zachodnie i nie tylko. Jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy rosyjski, od lutego 2022 roku Rosja zwiększyła produkcję czołgów o 560%, bojowych wozów piechoty popularnych BWP-ów o 360%, transporterów opancerzonych o 350%, a w 2023 wskazuje się, że kraj ten wyprodukował ponad 1500 czołgów i 2500 bojowych wozów opancerzonych. Ale nie tylko o tym warto wspomnieć, warto też wspomnieć o tym, z czym mieli zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie problem jeszcze rok temu, czyli amunicja artyleryjska, którą Rosjanie mieli wyprodukować w ponad 2 milionach sztuk. O, i co warto wspomnieć, mamy do czynienia także z dostawami nieformalnymi z Iranu i z Korei Północnej, więc tą liczbę moglibyśmy prawdopodobnie o kolejne 50% do 3 czy 4 nawet milionów powiększyć. A uważny widz wbrew cenzurze pewnie pamięta, że przygotowując kilka miesięcy temu program w ramach raportu z Frontów Ekstra właśnie na temat potencjału rosyjskiego sektora zbrojeniowego, mniej więcej tą liczbę 2 miliony obstawialiśmy. Także można powiedzieć, że wbrew cenzurze to już jest bardzo rzetelny program. Da się przewidzieć i jesteśmy w stanie to zrobić. Kolejna publikacja, która, proszę Państwa, obala mit potężnych leopardów, które miały odwrócić los wojny. Zresztą nie pierwsze leopardy, bo ja przypominam, że tych były i bajraktary na początku, były święte dżaweliny. Nasze biedne kraby. Dokładnie, więc tego już trochę było, no ale znowu publikacja zachodnia, Foreign Affairs, mówi o tym, że na 100 dostarczonych leopardów przez stronę zachodnią Ukrainie, aż 26 zostało podczas tych ostatnich działań wojennych zniszczonych, a co zresztą? A zresztą jest podobny problem, że o ile zniszczony czołg już nie pojeździ, to czołg, którego nie można naprawić, źle się naprawiło, bądź jest uszkodzony przy tej naprawie, no także nie pojeździ, więc jest stratą, może nie bezpowrotną, ale jednak. No i tutaj, Szanowni Państwo, pojawił się bardzo duży problem na Ukrainie z tym, że o ile czołgi z rodziny T-72, czołgi poradzieckie, które Ukraina miała, ma i które są jej dostarczane, ostatnio czytałem też o tym, że z Kuwejtu Amerykanie próbują kilkadziesiąt modyfikacji T-72 dostarczyć, już po całym świecie się ich szuka. A dlaczego się ich szuka? Dlatego właśnie, Szanowni Państwo, że naprawa takiego czołgu jak Abrams, Leopard czy Challenger stanowi ogromne wyzwanie dla mechaników ukraińskich, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z tego typu sprzętem, zostali gdzieś tam szybko przeszkoleni i nawet widziałem na ukraińskich portalach tego typu wypowiedzi, że mechanicy ukraińscy no, dzwonią gdzieś tam na Skype'ie czy na Zoomie do mechaników Rheinmetallu czy mechaników amerykańskich czy niemieckich i oni im tam mniej więcej na Skype'ie próbują opisać, co mają zrobić, jak to naprawić, ale też się pojawiały wypowiedzi żołnierzy ukraińskich, że nawet sprzęt dostarczany z Zachodu, no to był często wybrakowany, no i dostarczane były pojazdy z długą listą przygotowaną w ramach przeglądu przed wysłaniem i tam była cała lista tego, co należy naprawić, co trzeba jeszcze przysłać, więc tutaj no, ten sprzęt nie był pierwszej świeżości, to po pierwsze. No i brak komplementarności. No i brak komplementarności, no i też brak wypracowanych umiejętności, wojna to system, trzeba takie rzeczy mieć wcześniej przygotowane, trzeba mieć pewną komplementarność, więc tutaj
te czołgi stanowiły duży problem, tak jak i wiele sprzętów, które chociażby Tomek wymienił, które stanowiły niekomplementarny system pola walki w przypadku Ukraińców. Kolejna informacja to już informacja raczej polityczna. Państwo pewnie pamiętacie, jak to Rosjanie w różnych źródłach pokazywali mapki potencjalnych pretensji terytorialnych wobec Ukrainy ze strony innych niż Rosja sąsiadów. Tam często też padał ten wątek Polski. W Polsce nikt do tej pory z poważnych sił politycznych takiego roszczenia wobec Ukrainy nie wysunął, ale uwaga, ze strony, no właśnie, niepośrednich sił politycznych na Węgrzech i w Rumunii takie roszczenia się pojawiły. I pierwszym z tych roszczeń to jest roszczenie wobec Zakarpacia ze strony partii Micha Zang, partii nierządzącej, ale partii na pewno mającej już jakieś znaczenie. Partii mającej znaczenie, ale mającej także pewien związek z Polską, tak? Bo tą wypowiedź o odzyskiwaniu Zakarpacia, kiedy Ukraina upadnie i o konieczności takiego wzięcia w opiekę Zakarpacia, terenu historycznie przez blisko 1000 lat związanego z koroną świętego Stefana, z Węgrami, w sensie i historycznym, ale też i etnicznym, tak? Bo tam 15% ludności Zakarpacia, szczególnie przy granicy z Węgrami, Berechowe i tak dalej, są to tereny etnicznie węgierskie, są to osoby z paszportami węgierskimi, 100-150 tysięcy osób związanych z Węgrami, mówiących na co dzień po węgiersku. No i tutaj Laszlo Toroczka jest o tyle ciekawą postacią, że pojawiał się chociażby na marszach niepodległości w latach ubiegłych w Polsce, więc jest to osoba kojarzona w kręgach pojawiających się na marszu niepodległości prawicowo-narodowych, no ale jest też to osoba z ugrupowania Micha Zang, czyli Nasza Ojczyzna, które w ostatnich wyborach parlamentarnych na Węgrzech uzyskało, wzniosło się trochę ponad próg, no i jest jedną z, powiedzmy, z trzech sił politycznych na Węgrzech, no z jednej strony jest Viktor Orbán z Fideszem jako dominująca siła, jest ta opozycja liberalna. Co ciekawe, w niej jest, można by powiedzieć, poprzednik Micha Zang, bo wielu działaczy są, Laszlo Toroczka i inni działacze Micha Zang, no wywodzą się ze słynnego Jobbiku, który po tym, jak przeszedł na pozycje liberalne, związał się z tą przeciw Orbanowi, z tą opozycją liberalną, no podupad ma w tym momencie w sondażach 3%, Micha Zang koło 10%, więc ugrupowanie, można by powiedzieć, reprezentatywne, pojawiające się w mainstreamie węgierskim. No i nie ma co ukrywać, że ugrupowanie, które ma swoje poparcie społeczne, i też trzeba wspomnieć, szanowni państwo, o tym, że tego typu hasła irredentystyczne, separatystyczne co do różnych regionów w krajach sąsiednich, a w tym momencie w szczególności na Zakarpaciu, na Węgrzech, są czymś, są chlebem powszednim. No i tutaj to, że powiedział to Laszlo... Te koszulki, prawda? Bardzo często, które są... No, sam Viktor Orbán pojawia się na meczach piłki nożnej, którą promuje jako taki symbol Węgier, nawet wśród diaspory węgierskiej w sąsiednich państwach i finansuje. No to też się pojawiał w szaliku z mapą Wielkich Węgier. Chociażby z naszym morskim okiem, które się tam znajduje. No ale tam są jednak inne tereny, cała Słowacja, tam właśnie Zakarpacie. Więc tutaj na Węgrzech ten irredentyzm, szczególnie obecnie wobec Zakarpacia, jest bardzo silny, także w obozie władzy. I nawet kiedy Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier, pojawił się ostatnio na rozmowach z przywództwem ukraińskim w Użgorodzie, czyli w stolicy obwodu zakarpackiego, no to też odwiedził chociażby razem z nimi i groby żołnierzy ukraińskich z tego regionu poległych, ale także żołnierzy pochodzenia węgierskiego, którzy są wcielani do armii ukraińskiej, giną na tym froncie i Węgrzy są z tego tytułu bardzo niezadowoleni. Ale tutaj się też pojawia drugi wątek, czyli pojawia się wątek rumuński. Rumuński. Alianta pentru Unirea Romailor, partia z kilkunastoprocentowym poparciem i jednak obecna w rumuńskim parlamencie. Zresztą nie jedyna partia, której stosunek do Ukrainy, mówiąc oględnie, jest problematyczny. Ona również zgłasza roszczania wobec historycznych ziem rumuńskich, no wedle oczywiście ich słów. W Rumunii też ten pomysł Wielkiej Rumunii jest dość popularny. On obejmuje oczywiście Mołdawię, on obejmuje też bułgarską dzisiaj Dobrudżę, no ale także w tym zestawie znajdują się ziemie, które dzisiaj należą do Ukrainy. Ziemie, które zresztą Rumunia straciła w roku 40 po krótkiej wojnie ze Związkiem Radzieckim. Rumuni twierdzą, tutaj cytując to stanowisko, że na Ukrainie żyje około 1 000 000 ludzi pochodzenia rumuńskiego i ich też należy wziąć pod opiekę. Co więcej, to jest bardzo ciekawe, że ten postulat jest na tyle emocjonujący, że jego autorzy twierdzą, iż w
celu odzyskania tych ziem są nawet gotowi opuścić NATO. Tak, tutaj w tej rozbudowanej wypowiedzi jednego z liderów AUR, ugrupowania, które w samym nawet swoim logotypie ma kontur mapy rumuńskiej, ale bardzo specyficzny, bo czy od strony Morza Czarnego, właśnie Bułgarii, Dobrudży, czy od strony Mołdawii i Bukowiny i Bezarabii, no to te granice są takie przerywane gwiazdkami unijnymi, można by powiedzieć, taki podobny wzór, więc tutaj no, ewidentnie jest to ugrupowanie także odwołujące się do mapy Wielkiej Rumunii. No to w tej wypowiedzi no, pojawił się wątek natowski, gdzie jeden z liderów stwierdził AUR, że oni nawet mogliby poświęcić obecność w NATO, jeśli mieliby odzyskać Mołdawię, czyli dokonać tej Unii Rei, o której chociażby w jednym z programów mówiliśmy w kontekście Mołdawii o zjednoczeniu. No ale też chodzi o Bukowinę, Czerniowce, chodzi o Bezarabię, Izmaju, Bołgograd, czyli te historyczne tereny przed II wojną światową związane z Rumunią. No ale tu się też pojawia wątek, że nie jest to, tak jak wspomniałeś Tomku, jedyna siła polityczna w Rumunii, która tego typu hasła formuje, bo chociażby jest postać Diany Szoszoaki, która... Obecnej kiedyś na debacie w Myśli Polskiej. Też obecnej w mediach związanych też z kanałem Wbrew Cenzurze, gdzie Diana Szoszoaka jest w tym momencie politykiem, który w sondażach prezydenckich ociera się o drugą turę, a jej ugrupowanie SOS, konkurencyjne wobec AUR, ma w tym momencie 8-9% w wyborach do Europarlamentu w tych różnych sondażach. Więc jest to kolejna siła polityczna, która ma duże poparcie. A co sądzi Diana Szoszoaka i jej przedstawiciele, jej koledzy i koleżanki na temat granicy z Ukrainą, pokazuje to, że podczas wizyty Zełenskiego w Rumunii, w Bukareszcie, w stolicy Rumunii, na takich rozmowach politycznych, Diana Szoszoaka stała naprzeciw Zełenskiego i pokazywała taką mapę Wielkiej Rumunii, nie ukrywając tego, że popiera rewizję tej granicy, więc te sił politycznych, które zarówno na Węgrzech, czy w Rumunii odwołują się do haseł rewizjonistycznych, irredentystycznych wobec granicy ukraińskiej jest całkiem sporo i nie są to bynajmniej środowiska marginalne, są to środowiska, które mają kilkanaście, a razem pewnie i kilkadziesiąt procent poparcia, więc tutaj tego typu mapki, które się pojawiają, nie są bynajmniej zwykłym memem, za którym nic nie stoi, ale stoją za tym różne nastroje społeczne i w określonej sytuacji te nastroje społeczne mogą, szanowni państwo, przynieść jakieś konkretne działania polityczne. A te siły polityczne mogą mieć po prostu potencjalne też przełożenie na rzeczywistość. Ostatnia wiadomość, którą podajemy w tej części programu, no też pewnie państwo już zauważyliście, bo w polskich mediach prostowano informacje, jakoby Wołodymyr Zełenski odwołał generała Załużnego z pozycji tego dowodzącego siłami zbrojnymi Ukrainy. Proszę Państwa, u nas podawano to jako rosyjski fake news, tak to demaskowano, natomiast ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Oczywiście ta informacja nie jest prawdziwa, Załużny póki co pozostaje na swoim stanowisku, ale te informacje, proszę Państwa, były wszystkie czerpane ze źródeł ukraińskich, z byłych posłów, komentatorów, także niektórych szanowanych gazet, bynajmniej nie prorosyjskich, więc naprawdę sprowadzanie tej informacji do właśnie tego wszechobecnego rosyjskiego wpływu jest, chciałbym wierzyć, czy to jest tylko bagatelizowanie sytuacji, ale tak naprawdę to jest bardzo mocne propagandowe wykorzystywanie tej wmówionej nam już rusofobii. Tym się nie zajmujemy, ale no właśnie, warto się zastanowić, skąd takie wiadomości. No tutaj, i dlaczego? No właśnie, tutaj, szanowni państwo, pojawia się kilka teorii, które na tym etapie rozwoju sprawy, no bo sprawa też jest rozwojowa, różne rzeczy się mogą wydarzyć, włącznie z jakąś tam w najbliższym czasie być może dymisją samego generała Załużnego. No tutaj pojawia się kilka teorii, bo z jednej strony można by powiedzieć, że to jest burza w szklance wody, no ale jednak kancelaria prezydenta Zełenskiego zdementowała tego typu wiadomości, więc no sprawa nabrzmiała do takich rozmiarów, że ktoś musiał się do tego oficjalnie odnieść. To po pierwsze, co potwierdza zasadność pewnych dywagacji czy hipotez, jakie moglibyśmy snuć. No ale pojawia się tu, Tomek, wątek taki, że z jednej strony możemy to odbierać jako sondowanie
tego, żeby załóżny, powiedzmy, pozbył się Żeleńskiego, z drugiej strony z obu stron, vice versa, tak. No ale też pojawia się wątek taki międzynarodowy. Międzynarodowy, że wielu komentatorów wskazuje na ten wątek też służb i takich powiązań dość bezpośrednich obu liderów, czyli Załóżnego i Żeleńskiego, gdzie z jednej strony wskazuje się, że Żeleński jest powiedzmy projektem, można powiedzieć w cudzysłowie, jest powiązany z MI6, z Brytyjczykami, a z drugiej strony Załóżny jako wojskowy jest powiązany z, no, z CIA, z wywiadem amerykańskim. No i że tutaj jest taka rywalizacja na tym poletku anglosaskim, wewnątrz anglosaskim o wpływy. No ale też ciekawa jest chronologia i synchronizacja czasowa z tym, że Amerykanie przesłali swoje komisje weryfikacyjne, dokąd trafiają te różne dotacje. No i tam bardzo szybko już kwoty też powiem. Tak, i te kwoty trupy zaczęły z szafy wypadać, finansowe i materiałowe. No i tutaj pojawiają się tego typu komisje na Ukrainie i nagle pojawia się taka, no, jedni mówią kaczka medialna, ale dementowana, że Żeleński, no, chce się pozbyć Załóżnego, tak? Zerkało na Deli, które trudno uznać za prorosyjskie, podało, że miało dojść do spotkania między Wołodymyrem Załońskim a generałem Załóżnym i Załóński miał namawiać Załóżnego do podania się do dymisji, na co Załóżny miał się nie zgodzić. Nie wiemy, czy to jest prawda, ale no, ewidentnie możemy zauważyć, że mamy do czynienia z jakimś konfliktem na tej linii i pewnie on jest rozwojowy. Będziemy go oczywiście dla Państwa obserwować, a my już przechodzimy do drugiej części programu. Tytułową część zaczniemy jednak od dyskusji o nieco innym kierunku. Krystian, zwracaliśmy uwagę też naszych widzów na to, że intensyfikacja działań zbrojnych nastąpiła w obwodzie donieckim, a właściwie w samej aglomeracji donieckiej, gdzie najpierw Rosjanie postarali się i z sukcesem oczyścili z sił ukraińskich Marinkę. Teraz starają się wezrzeć do Awdyjewki. Według niektórych źródeł zresztą już 10% tej Awdyjewki nawet zajęli, choć to często są bardzo źródła rosyjskie. Chociaż to też oddajmy stronie ukraińskiej, że ona nie odpuszcza, tak? Ta determinacja wśród tych oddziałów. Ale też ukraiński kanał Deep State, który uważam mimo wszystko za dość wiarygodny, to też potwierdził te postępy w południowej Awdyjewce, więc te postępy faktycznie Rosjanie odnoszą. No ale właśnie, tu się pojawia temat, czy atakowanie Awdyjewki w ten właśnie sposób, próby okrążenia, wiązania sił ukraińskich, wciągania ich do środka Awdyjewki, no nie jest nie tyle, no docelowo oczywiście zdobyciem Awdyjewki, ale moim zdaniem to raczej zmierza do takiego scenariusza bachmuckiego, gdzie kolejna zima, kolejny powiedzmy Bachmut, w tym przypadku Awdijewka, gdzie po prostu armia ukraińska zgodnie z doktryną rosyjską ma wrzucić jak najwięcej ludzi do worka ogniowego. I jak najszybciej też wyczerpać kończące się zasoby. Bo o ile Rosjanie oczywiście ponoszą spore straty atakując tę Awdijewkę, to jest mocno umocniony, szanowni państwo, rejon od 10 lat, no o tyle Ukraińcy także przez przewagę artyleryjską Rosjan i lotniczą, no też ponoszą jeszcze większe najprawdopodobniej straty. Można na to tak teoretycznie spojrzeć. No i pojawia się pytanie, no, czy ta Awdijewka jest do zdobycia na już? No moim zdaniem jest to kolejny worek ogniowy i jest to kierunek, o którym pewnie jeszcze parę miesięcy będziemy na pewno rozmawiali, bo ten temat się nie zakończy i myślę, że Rosjanie raczej nie będą chcieli tej bitwy szybko zakończyć. Ale okazuje się, że to nie wszystkie części frontu wojny na Ukrainie, gdzie mamy do czynienia z, no, można nawet powiedzieć, wzrostem aktywności działań bojowych. Co można powiedzieć na temat obwodu charkowskiego, który wydawało się, że ponad rok temu Rosjanie już odpuścili? No właśnie, szanowni państwo, Tomek słusznie wspomniał o obwodzie charkowskim i o tym, co tam się dzieje, ponieważ bardzo często mówimy właśnie o Awdijewce, mówimy o Krynkach, czyli o tym przyczółku ukraińskim pod Chersoniem, no ale nie mówimy o obwodzie charkowskim. Wielu dziennikarzy tam nie dociera, wiele informacji tam nie ma i właśnie tą lukę informacyjną, jako wbrew cenzurze, no taka też jest misja tego kanału, powinniśmy wypełnić. No i szanowni państwo, w obwodzie charkowskim od połowy stycznia mamy do czynienia z dużymi postępami, moglibyśmy powiedzieć. No tutaj w przypadku tej wojny dość pozycyjnej od wielu miesięcy, no jednak Rosjanie, jak nawet przyznał Ośrodek Studiów Wschodnich, no medium bynajmniej nie prorosyjskie i które dość otwarcie, niby się jako środowisko eksperckie, no ale opowiada się po stronie ukraińskiej, no ale mimo wszystko przyznali, OSW także przyznało, że w tym momencie postępy rosyjskie na kierunku charkowskim są największym postępem, największym przełomem także terenowym
od w zasadzie bitwy o Bachmut. No, mamy do czynienia z dużymi postępami. 20 stycznia zajęcie wioski Krochmalne, 29 zajęcie Tabajewki. Walki są w Berestowe, Kotliarowce i Kisłowce. Są to może mało mówiące nam nazwy, jeśli ktoś nie śledzi tak tego konfliktu, niewielkie wioski. Tyle tylko, że te wioski zaczynają się trochę kumulować w przypadku tego kierunku i zaczynają, zaczynają jak taka kula śniegowa powoli tworzyć większy przełom. Rosjanie przeszli tam nawet i 10 km. No i te wioski, front znajduje się mniej więcej 10-12 km od rzeki Oską. No i mniej więcej 15-20 km od Kupiańska. No te działania rosyjskie mają na celu wyrzucenie Ukraińców za rzekę Oską, przecięcie tego zgrupowania ukraińskiego, który na wschodzie od rzeki Oską się znajduje i ma to miejsce w tym momencie. Ukraińcy nie są w stanie tego kierunku zatrzymać. Podobnie walki toczą się na kierunku Limanu, czy też jak mówią Rosjanie, Krasnego Limanu. Miasta, które podczas ofensywy ukraińskiej jeszcze na jesieni 22 roku, no było zażarcie bronione przez prawosławnych monarchistycznych ochotników i jego obrona nieskuteczna ostatecznie, ale okazała się o tyle skuteczna, że ta ofensywa wtedy na tym mieście wytraciła impet i Rosjanie w tym momencie właśnie na kierunku, na początku wspomnianej przeze mnie miejscowości Dibrowa, a przede wszystkim Terny, no właśnie na tym odcinku czynią postępy i powoli, można by powiedzieć, zbliżają się z powrotem do tego Limana kolejny raz, więc mamy do czynienia także na tym kierunku z postępem. No ale mamy także sam kierunek Kupiańsk, czy odcinek tego kierunku charkowskiego, moglibyśmy szerzej powiedzieć w ujęciu strategicznym. Mamy Kupiańsk, w zasadzie największe miasto obwodu charkowskiego, które jest prawie że na linii frontu, bo kilka kilometrów od niego ten front jest. Miasto, jeśli chodzi o punkty obrony ukraińskiej, znajduje się pod nieustannym ostrzałem. No i ten ośrodek jest w tym momencie zagrożony. Od paru miesięcy trwa, no już powoli przymusowa ewakuacja pozostających tam cywilów, którzy jak można odnieść wrażenie na lokalnych kanałach, niekoniecznie chcą się przenosić w głąb Ukrainy z różnych względów. No i tam trwają walki w Sinkowce, w wiosce, powiedzielibyśmy, niedużej, ale wiosce o tyle strategicznej, że jest to prosta droga do Kupiańska, którą Rosjanie i tak muszą przebyć. No ale ta Sinkowka jest obiektem od wielu miesięcy zażartych walk ze względu na swoje położenie. Jest to wioska na skraju lasu, za którą są puste pola. Ukraińcy mają tam pełne pole ostrzału, więc zdobyć tą miejscowość bez ponoszenia ogromnych strat jest bardzo trudno. No ale właśnie wspomniałem o tym, że ten teren, który Rosjanie kontrolują w obwodzie charkowskim, znowu się powiększa. Ten teren znowu się powiększa i jak wskazuje sam szef administracji rosyjskiej obwodu charkowskiego, która jeszcze w 22 roku powstała, kiedy Rosjanie zajmowali kilkadziesiąt procent tego obwodu, no to no, ten szef, Witalij Ganczew, wskazuje, że w tym momencie 35 wiosek co najmniej jest w ramach jego administracji. No i co to, szanowni państwo, nam potwierdza, tak? No bo te wioski to wioski, nie jest to duży teren, jednakże to potwierdza wątpliwości, które też w Państwa pytaniach często się pojawiają. Co tak naprawdę Rosjanie planują na Ukrainie? Czy będą kolejne aneksje? Czy będą przyłączać kolejne tereny? I tutaj administracja cywilno-wojskowa rosyjska dla obwodu charkowskiego, która w tym momencie funkcjonuje w Tawiłżance, w jednej z większych wiosek, które kontrolują. No tyle tylko, że ta administracja zajmuje się czy w Krasnodarze, czy w sąsiednim Białgorodzie, czy w Ługańsku, zajmuje się przesiedleńcami, czyli osobami, które razem z wojskami rosyjskimi uciekły z terenu obwodu charkowskiego, obawiając się represji ze strony służb ukraińskich, kiedy Ukraińcy przeprowadzili swoją kontrofensywę na tym kierunku w 2022 roku na jesieni, no to ci ludzie żyją, funkcjonują, mają swoją administrację i ta administracja cały czas prowadzi chociażby pomoc humanitarną dla mieszkańców, tworzy się infrastrukturę społeczną, energetyczną dla tych mieszkańców, co potwierdza no, takie przeświadczenie, które, tak jak mówię, także Państwo wyrażali w swoich komentarzach czy pytaniach na naszym kanale, co tak naprawdę Rosjanie zrobią i cały czas ta administracja potwierdza, że będzie referendum, że jeśli Rosjanie poczynią, a planują poczynić i także ma to pewne poparcie w ich działaniach militarnych, jeśli podejdą pod Charków, zajmą ten Charków, w obwodzie charkowskim nastąpi
referendum, czy też przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Takie są plany rosyjskie, nie są one ukrywane. I szanowni Państwo, obwód charkowski jest jedynym w tym momencie obszarem Ukrainy, na którym bez aneksji, bez oficjalnego uznania go za terytorium Federacji Rosyjskiej funkcjonuje tego typu administracja z Ganczewem, byłym oficerem służb ukraińskich, policji, który w 2014 roku przeszedł na stronę separatystów na Donbasie. Pod jego auspicjami funkcjonuje tego typu administracja i można by śledzić, możemy śledzić na różnych kanałach na Telegramie jej działalność. Jest to byt żywy, jest to byt reprezentowany, afiliowany także w mediach rosyjskich, więc tutaj mamy pewną podpowiedź, jakie są plany rosyjskie dla tego regionu. Pozostaje jeszcze oczywiście kwestia samego Charkowa, bo zdobywanie tak ogromnego miasta wiązałoby się z... No, trudno mi sobie nawet wyobrazić, jaką liczbę ofiar. No właśnie, no i tutaj, szanowni Państwo, można dopowiedzieć słusznej wątpliwości Tomka, no, że jeśli Rosjanie chcieliby zdobywać ten Charków, no to zapewne musieliby wykonać ponownie uderzenie czy to z Białorusi, czy z innych obszarów, żeby to miało sens. Więc tutaj wchodzi w grę kolejny obwód sumski, czernichowski, co by z nim zrobili. No jak widać, gdzie w tym momencie Rosjanie dojdą, tam raczej te tereny będą przyłączone do Rosji, ale... To też jest, wiesz, pytanie właśnie. No właśnie, czy nie ma jakiegoś... Ale gdzie jest ta granica? Tak, czy nie ma jakiegoś projektu drugiej Ukrainy? Zazwyczaj się wskazuje ten Dniepr jako tą granicę i to zresztą dowódca Azowa też ostatnio twierdził, że... czy jeden z byłych dowódców Azowa, że właśnie takie są plany rosyjskie. Uderzenie na kierunku Dniepru, odciąć mosty. I przyłączyć te tereny do Rosji, a za Dnieprem utworzyć inną Ukrainę z bardziej przychylnym sobie rządem. No ale to są tylko... przypuszczenia, trudno je potwierdzić, natomiast tak jak to, co powiedziałeś, czyli ta aktywizacja działań bojowych na tym kierunku. No i też aktywizacja tej administracji, tak. Czyli tworzenie struktur, które były, są i będą. Politycznych, jak najbardziej. Tak. No i też złożonych z mieszkańców jednak tamtych regionów, bo to też jest chyba istotne, tak myślę. Przynajmniej do pewnego momentu mieszkańców tamtych regionów. Ja tak jak obiecałem, mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie, bo pewnie będziecie pytać w komentarzach, gdzie jest Mateusz Piskorski. Proszę Państwa, jutro o godzinie 21 na kanale Tomasza Sekielskiego, Sekielski na YouTubie, Mateusz Piskorski wystąpi w programie na żywo. Dzięki między innymi Państwa aktywności, bo to Wy zwróciliście uwagę na nieuczciwą, najdelikatniej rzecz ujmując, wypowiedź Jana Pińskiego na temat losów Mateusza Piskorskiego. Redaktor Sekielski zauważył reakcję Mateusza Piskorskiego i postanowił go do tego programu zaprosić. Także my zapraszamy naszych widzów, bo tam będzie można się udzielać na czacie. Także pomóżcie powstrzymać ataki. No właśnie, tutaj widzów. Tomek, można by powiedzieć tak, nie ma co pytać, gdzie jest Jachacy, Piskorski czy Jankowski. Lepiej pytać, gdzie będą. I właśnie w tym momencie możemy Państwa zaprosić, gdzie będzie Mateusz Piskorski. No będzie u Sekielskiego i mamy nadzieję, że Państwo czy w komentarzach, czy na widowni, że można tak powiedzieć, także przy tym programie będą. No i myślę, że na tym skończymy, Szanowni Państwo. Tak, ale jeszcze zapowiemy na Mateusza Piskorskiego na Geomat jutrzejszy na 17. Tam też będzie Mateusz Piskorski. Tak. A ten program kończymy. Był z Państwem Krystian Jachacy, Tomasz Jankowski. Dziękujemy i zapraszamy na media społecznościowe, a przede wszystkim polecamy znajomym, rodzinie, kolegom, koleżankom z pracy. Do zobaczenia.